Pana tak osobista opowieść wspomnienia z niepamięci gromadzi różne światy. Słowa nanizane niczym spowiałe koraliki na wytarty sznurek pamięci to słowa skarby, bo kryją w sobie wielką moc ocalania indywidualnej historii. Czytając pana, odnosi się wrażenie, że dużą rolę w pana twórczym życiu odgrywa magia szczegółu. Na nim właśnie wyrastają skarby dzieciństwa, które są siłą dorosłego życia. Czym więc jest dzieciństwo? Czy światem dającym siłę, czy rzeczywistością, z której się dopiero wzrasta w doskonałość? Ja myślę, że dzieciństwo jest po prostu, <grym> to trudno uciec od banału, bardzo ważnym okresem w życiu człowieka. Ono niewątpliwie pozostaje trwały ślad i w dojrzałości, kiedy już jesteśmy dojrzali i mimo, że tak rzadko wracamy do dzieciństwa, ten kot pierwotny, który został w nas zapisany, powtarza się aż do późnej starości. Powtarza się. I ma ogromne znaczenie, kiedy zastanawiamy się nad kształtem naszego charakteru, dlaczego jesteśmy tacy, a nie inni. I wtedy dzieciństwo nam to w jakiś sposób tłumaczy, daje na to odpowiedź. Oczywiście żaden z nas, żaden człowiek nie kształtuje swojego dzieciństwa ponieważ dzieciństwo ma to do siebie, że jest jeszcze poza świadomością, poza możliwością w ogóle kształtowania swojej własnej osoby. Robią to inni za niego, rodzice, szkoła, wszystkie okoliczności z tym związane. Tak więc można by było powiedzieć, że szczęśliwe dzieciństwo, dzieciństwo takie, powiedziałbym zdrowe, które potem owocuje czymś wartościowym, jest wynikiem w ogromnej mierze szczęścia. Szczęścia, że się człowiek urodził z tych, a nie innych rodziców, że wychował się w tym, a nie innym domu, że odebrał taką, a nie inną edukację. Jaki wniosek z tego? Trzeba dziękować Panu Bogu, że tak się ułożyły losy. Nie ma w tym naszej zasługi.